Witam, witam serdecznie na swojej hodowli. Mamy 28 piątek. Gajemniki są puste. Gołąbki pojechały na pierwszy lot treningowy z kabiny na odległość 60 km. Gołębniki są wysprzątane i czekają na przylot gołębi. Gruntowne sprzątanie zrobię, jak pójdą na pierwszy lot konkursowy, będą w kabinie. Wtedy ściany będą umyte, zdezynfekowane. W gołębniku wdów zacząłem modyfikować tutaj te celki. Wstawiłem te trójkąty, te daszki takie, żeby zmniejszyć głębokość tych celek, tak żeby te dwie samiczki nie mogły tutaj wchodzić. Tu jeszcze mi część zostało do robienia, ale mam jeszcze na to czas, bo gołębie w tej chwili są na gniazdówce, będą znosić jaja, także jeszcze mam chwilę, zanim przejdą na wdowieństwo. W wodzie dzisiaj ostatni dzień jest BS z elektrolitem, z belgasolem. Po południu już dostaną probiotyk. W karnikach mają odrobinę konopia na przylot. Karmę dostaną dopiero w momencie, kiedy większość ich się zleci. No i co? Jestem po 5 lotach treningowych. Dwa razy miały trening na obiegówce od młodych. W ubiegłym tygodniu zaczynałem od 30 km i później 45 km. W poniedziałek już były puszczone razem z 45 km. We wtorek była pauza, bo nie było pogody. W środę pojechałem na 60 km. Wczoraj były na 70 km. I dzisiaj trening kampinowy z 60 km. Pogodę mamy super. Także przylot powinien być równie dobry. Poszło 100 sztuk. Na razie na treningach nic nie odpadło. Także postaramy się nagrać przylot tych gołębi. Młode już na swoim. Weekend majowy. Zacznę je wypuszczać. Miał więcej czasu, żeby przypilnować. Wtedy otwieram te wojlery. One sobie tutaj wychodzą na ten balkon. No i tyle. Czekamy.